Dobra pamięć. Tutaj piszesz jeszcze Scrollox o acrostics, czyli wiesz co, encyklopedycznie, jakbyś mi przypomniał, bo to chodzi ci o takie wątki, że zapamiętujesz jakieś listy poprzez takie absurdalne zdania i potem te zdania jeszcze masz w nich jakieś takie akronimy. Jakbyś mi to tak dobrze wytłumaczył, nie? Chciałbym to zrozumieć lepiej. To chętnie się odniosę, żebym też dobrze cię zrozumiał. Aż sobie też sprawdzę. Akrostych to będzie chyba w ten sposób. Wiersz, w którym pierwsze litery wersów tworzą wraz... A, to tak, no to tak. Korzystałem z tego. Korzystałem z tego na studiach. To była taka moja właściwie pierwsza mnemotechnika, akrostychy, tak? To też tutaj może pokażę. Akrostychy. Wiersz, w którym pierwsze litery wersów tworzą wyraz lub zdanie. Tak, kiedyś z tego korzystałem, bawiłem się tym i faktycznie to może działać jako taka pierwsza podstawowa mnemotechnika. Potem z tego zrezygnowałem, bardziej zacząłem robić fiszki, a potem z fiszek na Pałac Pamięci przyszedłem, tak, i ten pałac już mi został tak, że raczej nie korzystam z akrostychów. Jak już, to z akronimów prędzej chyba. Natomiast też można w ogóle, wiesz, łączyć akrostychy z Pałacem Pamięci, nie? To też tak się da robić. Więc tutaj dużo można kombinować. Pałac Pamięci lubi inne metody, to od razu mówię. On lubi się łączyć z innymi technikami. Kiedyś łączyliśmy z jedną dziewczyną, która się uczyła biologii, jakieś takie wątki anatomiczne również w postaci skrótów, tak? Pamiętam, że tam był Popek Monster i on coś tam nawijał takiego, więc akrostychy są okej, tylko mądrze trzeba z nich skorzystać i starać się też nie robić ich w nadmiarze, nie? Ja osobiście korzystam z pałacu, wydaje się najlepsze. To jest tak, że jak się wdraża w mnemotechniki, to można faktycznie przyjąć takie bardzo mikrokroki, czyli najpierw akronimy, jakieś tam wyliczanki, rymowanki, takie rzeczy. I później jak już się człowiek w to trochę wdroży, wciągnie, wgłębi, to no dla mnie już robienie czegoś przez coś innego niż Pałac Pamięci jest takie, że nie chciałbym tak już robić. Raczej ten pałac jest takim narzędziem głównym, które ja ewentualnie potem łączę z takimi akrostychami, akronimami, rymowankami, ale to max, tak? To jest takie podejście, że ten pałac jest głównym narzędziem. Może będzie jako ciekawostka z moich studiów akrostychy, chyba akrostychy, kurczę, bo nie wiem, czy to nie musi się rymować. W każdym razie skrótowce, o, może tak to nazwę, z pedagogiki, jak wyglądały moje pierwsze akrostychy, o których powiedziałeś, tak? O, jest. To są właściwie i akronimy chyba, i akrostychy, jakbyśmy tak przyjmowali takie aspekty encyklopedyczne, żeby to ładnie nazwać. Więc pokazuję teraz tę notatkę, mam nadzieję, że dobrze widać. To jest, moi drodzy, notatka, gdy ja byłem na studiach psychologicznych i pierwszy raz poznawałem mnemotechnik. I zastanawiałem się na przykład, jak zapamiętać kryterium dewiacji i defektów rozwojowych. I tam było surdopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika, rewalidacja i tyflopedagogika. To były takie działki pedagogiki zajmujące się różnymi obszarami, tak? I zobaczcie, jak to się fajnie ułożyło w słowo sport. Więc po prostu wyobraziłem sobie, że pod tym pojęciem jest jakaś tam rakietka tenisowa i piłka do tenisa i od razu mi się skojarzyło z tymi pięcioma obszarami, tak? Byłem w stanie je wydobyć, już nawet bez żadnych zaawansowanych skojarzeń. Rodzaje uczenia się, tutaj już bardziej chyba podchodzi pod ten akrostych, tak? Czyli jakieś takie zdanie, które nam odtwarza słowa. Więc rodzajami uczenia się są metoda prób i błędów, naśladownictwo, pamięciowe, przeżywanie, sensoryczne, warunkowanie klasyczne, zrozumienie. I ja teraz tak sobie rozkminiałem, kurczę, jak to ułożyć w zdanie, czyli z pierwszej literki każdego słowa będę sobie odtwarzał te rodzaje uczenia się, nie? No i sobie tak myślałem, okej, M jak mimo niektórych porażek Polacy są wielkimi zwycięzcami. I wyobrażałem sobie takiego wojownika polskiego, tak, który tutaj na koniu szturmował i ten obraz mi przypominał o tym zdaniu, a zdanie z kolei wydobywało mi z pamięci te wszystkie kwestie, jak metoda prób i błędów, naśladownictwo pamięciowe, przeżywanie, sensoryczne, warunkowanie klasyczne, zrozumienie zawarte w zdaniu. Mimo niektórych porażek Polacy są wielkimi zwycięzcami. Testowałem to na egzaminie z pedagogiki i faktycznie się udało to wydobyć z pamięci.
To taki jeszcze może jeden przykład. O, to też było fajne. Manuela zostawiła przystojnego Przemka, ponieważ głównie sobie dogryzali. To był taki motyw też wobec teorii uczenia się. Dokładnie, Chwalkowski, Husaria, o to chodzi. I to było pod teorię uczenia się, więc chronologicznie ułożyłem sobie te teorie tak, że jest motywacja lub oczekiwanie, zrozumienie, poznanie, przechowanie, przypomnienie, generalizacja, sprzężenie zwrotne, działanie. I z tych liter ułożyłem zdanie: Manuela zostawiła przystojnego Przemka, ponieważ głównie sobie dogryzali, nie? Na studiach psychologicznych, na pedagogice. O, jeszcze było. Subdyscypliny, nawet biała hulajnoga faktycznie powoduje piękne emocje, czyli nauka o kulturze, biologiczno-medyczna, historyczna, filozoficzna, psychologiczna, polityczna, ekonomiczna. Każde pojęcie odtworzone z pierwszej literki, tego zdania, więc taka ciekawostka, nie? Tak sobie radziłem na studiach psychologicznych. O, tutaj jeszcze było formy praktyki edukacyjnej. FUBU to jest taka firma produkująca ubrania i tam były nierówności w dostępie do oświaty, opisywanie prawidłowości w rozwoju człowieka, warunki uczenia się w różnych środowiskach, edukacyjne oddziaływanie mediów i kultury, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe praktyki edukacyjnej, badanie samych pedagogów, ustalanie, jak budować środowisko rozwoju człowieka. No i wyobraziłem sobie skojarzenie do Nowe FUBU, czyli nowa bluza z napisem FUBU, i z tych wszystkich liter odtwarzałem sobie te takie pojęcia. Ale po czasie mogę powiedzieć, Scrolox, że to jest trochę karkołomne według mnie jednak. Wolałbym jednak teraz takie rzeczy zapamiętywać płacem pamięci, zdecydowanie, by mi się to lepiej przyswoiło i to jest prostsze nawet chyba niż takie żonglowanie akrostychami czy akronimami. O, i jeszcze było klasyfikacje nauk pedagogicznych, nauka empiryczna, nauka stosowana, nauka społeczna, empik jak empiryczna, społem jak ten sklep, społem jak społeczna, stos, czyli jak taki stos, na którym się pali czarownice, jako stosowana. O, i też tutaj miałem, patrz, Monday, wtorek, środa, czwartek, Friday, ale kombinowałem niesamowicie, powiem ci, nie? No, także to były takie moje notatki z prawdziwego zderzenia z okresu, gdy studiowałem. Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobra-pamięć.pl.